zakładu karnego w Raciborzu. Jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce, to oczywiście nie do mnie pytanie. My musimy tam popatrzeć na własny rynek, na ten rynek, który tutaj mamy, na zakład karny w Raciborzu. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia strzeleckie i jeżeli chodzi o element jakby samego szkolenia, spowoduje to, że my będziemy mieli bezpośredni dostęp tutaj do strzelnicy nowoczesnej. Tutaj chyba pan minister nie wspomniał, na tej strzelnicy będziemy mogli też z karabinu snajperskiego strzelać, będzie taki element, taki ekran, który będzie przechwytywał nabój, później trajektorię, będzie elektronicznie już wskazywał cel, nawet do 1,5 km. Także to będzie bardzo nowoczesna strzelnica. I teraz, jeżeli chodzi o samo szkolenie, tak jak wspomniałem wcześniej, na obecny dzień mamy 500 naboi do wykorzystania w ciągu roku dla funkcjonariusza działu ochrony. Oczywiście 125 naboi dla funkcjonariusza innych działów, czyli działu ewidencji, działu penitencjarnego i wszystkie te działy, które są związane z ogólnie rozumianą administracją. Natomiast oprócz tego, że te szkolenie strzeleckie spowoduje te 500 nabojów, czyli bliskość tej strzelnicy, spowoduje, że to szkolenie strzeleckie będzie zdecydowanie efektywniejsze. Tak? To przede wszystkim będzie efektywniejsze. Druga rzecz jest taka, że my zaoszczędzimy bardzo dużo nadgodzin, ponieważ na ten moment funkcjonariusze muszą jeździć na przykład na strzelnicę do zakładu karnego w Jastrzębiu. Jest to prawie 50 km tam i z powrotem w drugim dzień wolnego. Także te nadgodziny tutaj rosły diametralnie. To jest oszczędność już dla służby więziennej, ponieważ nie wypłacamy tych godzin, nie oddajemy tych godzin z uwagi na to, że funkcjonariusze będą mogli strzelać po prostu zwyczajnie w normalnym toku służby. Czyli funkcjonariusz jest w służbie, my go delegujemy po dwóch, po trzech, po czterech. Wtedy sobie poradzimy tutaj z obsługą w zakładzie. Funkcjonariusze strzelą, wymieniają się i ponownie jakby ten... I nie generuje to przede wszystkim nadgodzin, no i w tym samym jakby tutaj zaoszczędzone są pieniądze na swoim mierze. Czyli mówiąc krótko, panie dyrektorze, obiekt nowoczesny, ale także widzę tutaj pewne pole do współpracy z organizacjami, które działają normalnie w Raciborzu, jak powiedział pan minister. Są cztery takie organizacje, nie wymienił, które także szkolą młodzież. No właśnie, czy młodzież także będzie miała dostęp do tego obiektu, czy także na przykład karcerze będą mogli tam z niego korzystać? Oczywiście projekt jest taki, aby harcerze mieli miejsce już w tym obiekcie, tak? Takie swoje miejsce w tym obiekcie. Automatycznie, jeżeli ci harcerze będą tam w tym obiekcie przebywali, to tak samo będą mieli możliwość do tego, aby pod okiem instruktora strzelectwa, czyli będzie to nasz funkcjonariusz, instruktora strzelectwa, postrzelać. Natomiast jeżeli chodzi o stowarzyszenia, tutaj już dość długo rozmawiamy na ten temat ze stowarzyszeniami, jak najbardziej będziemy współpracowali, ponieważ stowarzyszenia strzeleckie po pierwsze no, są to stowarzyszenia, które działają jakby na zewnątrz struktur mundurowych. No tutaj te patriotyzm, to, że cały czas szkolą młodzież, że strzelają, powoduje, że my, że tak powiem kolokwialnie, my się przypniemy do tego, a oni do nas. Czyli oni będą mogli sobie tu realizować te wszystkie szkolenia na naszym terenie. My z ich wiedzy też będziemy korzystali, ale równie dobrze oni będą korzystali z naszej wiedzy. Ja chciałem wspomnieć też, że my się tu nie będziemy tylko ograniczali do stowarzyszeń strzeleckich, natomiast my tu na terenie Raciborza mamy jeszcze inne formacje mundurowe, czyli szkolenia z policją, szkolenia ze Strażą Graniczną, ze Strażą Miejską, tak? Strażą Pożarną, bo okazało się, że ostatni piknik strzelecki, który organizowaliśmy tutaj, to był no, dla Straży Pożarnej przede wszystkim był takim elementem, który spowodował, że oni się bardzo byli zadowoleni, bo oni przecież na co dzień nie mają do czynienia z bronią, a przynajmniej nie z taką bronią, oni mają raczej do czynienia z bronią na wodę. Także tutaj ta kwestia naprawdę będzie im plus, będziemy mogli współpracować z szeroką rzeszą i funkcjonariuszy, i stowarzyszeń, i oczywiście z młodzieżą. Panie dyrektorze, kwestie formalne, ile to wszystko będzie kosztowało, kiedy tak naprawdę obiekt zostanie oddany do użytku, skąd pochodzą pieniądze? Miejmy nadzieję, że sama inwestycja rozpocznie się pod koniec września. Myślę, że już te projekty wszystkie będą wykończone, ponieważ teraz mamy zaprojektuj, wybuduj, czyli to jest element taki, który mówi ogólnie o charakterystyce budynku, ale nie o szczegółach.
My wiemy, jakie będą szczegóły, natomiast ten projekt musi tutaj być sporządzony, będzie pewnie weryfikowany i na koniec września, myślę, może początek października wkopiemy pierwszą łopatę i zaczniemy tutaj tę inwestycję już pod kątem praktycznym. Jeżeli chodzi o inwestycje, to tak jak jeżeli chodzi o realizację jakby z zakresu finansowego, finansowanie tej inwestycji, tak jak minister powiedział, jest to z tak zwanego, właściwie to się tak nazywa formalnie, to jest z FAZU, czyli Funduszu Aktywizacji Zawodowej. Osadzeni w całej Polsce pracujący oddają, czy tam są zabierane, czy są przelewane na ten Fundusz Aktywizacji Zawodowej część pieniędzy, gdzie pula, która się tam znajduje, jest przekazywana między innymi na takie inwestycje, jak tutaj ta szczelnica. Tak? Czyli osadzeni generalnie sami sobie tutaj sfinansują tą szczelnicę, natomiast nie tylko szczelnicę, ale miejsce też do przeprowadzenia resocjalizacji, czyli tych programów terapeutycznych, programów resocjalizacyjnych, klubów pracy, wszelkiego rodzaju pogadanek. My tu będziemy mogli też prowadzić różne takie kwestie resocjalizacyjne z osadzonymi z zamkniętego zakładu, czyli ci, co są zaliczeni do zakwalifikowania do zakładów karnych zamkniętych, będzie to budynek na tyle zabezpieczony, że oprócz konwojowania, czyli doprowadzenia osadzonego tam do osadzonych tam do tego budynku, będziemy mogli realizować z nimi po prostu zwyczajne programy, albo może nadzwyczajne programy, bo po prostu na zewnątrz programy resocjalizacyjne. Macie coś jeszcze? Bardzo dziękujemy panie dyrektorze, tylko i wyłącznie w celach autoryzacyjnych. Jeszcze serdecznie prosimy o przedstawienie się. Porucznik Grzegorz Skowronek, dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu. Bardzo dziękuję.